jesteśmy na etapie, w którym zakończyliśmy przygotowanie koncepcji. Po uwagach też chcę powiedzieć środowiska, tego jak on mógłby finalnie wyglądać. 5,5 tysiąca miejsc mniej więcej, duża trybuna i przeniesienie wieży sędziowskiej na drugą stronę toru. To te takie główne zauważalne zmiany. Docelowo w tym miejscu, gdzie się dzisiaj znajdujemy, nie będzie motocykli, nie będzie zawodników. Będzie tutaj pierwszy łuk i będą tutaj siedzieli kibice, którzy najbardziej szanują pierwszy łuk. Aby tak się stało, miasto rozpoczęło rozmowy z firmą Remtra, która sąsiaduje ze stadionem. Chodzi o wymianę działek, tak aby park maszyn, który jest dzisiaj w tym miejscu, znalazł się po przeciwległej stronie, ale poza obiektem. Z tego parku maszyn będziemy tunelem wjeżdżali. Zawodnicy będą wjeżdżali na obiekt, a w miejscu, w którym jesteśmy i po tej stronie stadionu będzie trybuna główna z wieżą, z zapleczem sanitarnym dla kibiców, z pomieszczeniami klubowymi i tym wszystkim, co w XXI wieku powinno się znaleźć na stadionie. Nasza koncepcja zakłada to, że będą dwa wejścia na obiekt, jedno od strony Rejtana i będziemy tutaj tyłem dostawali się do nowej trybuny, a w dotychczasowej lokalizacji będzie drugie wejście, będzie ruch kołowy na obiekcie, to znaczy wreszcie będzie można dowolnie poruszać się po koronie obiektu. Po rozmowach z włodarzami klubu, wysłuchując środowisko, chcemy zachować budynek dotychczasowej wieży i klub tak naprawdę na potrzeby organizacji meczy będzie mógł go dowolnie wykorzystywać. Prace na tym stadionie będą przebiegały etapami, to znaczy my nie możemy wyprosić kolejarza do Świętochłowic, Piły czy gdziekolwiek, więc myślę, że to będzie modernizacja etapami przebiegająca. Start będzie po przeciwległej stronie niż obecnie. Ten mały stadionik to jest mini tor żużlowy. My wiemy, że dzisiaj szkolenie i angażowanie dzieci z miasta Opola i pewno okolic jest równie ważne i chcemy im stworzyć przy okazji tej modernizacji solidne warunki do tego, aby stawiali swoje pierwsze kroki na żużlu, na motorze. Do tego bardziej adekwatny jest mini tor, a nie duży owal. Zajdą inne zmiany, przede wszystkim dzięki tej zamianie działek, od dostęp do stadionu od ulicy Rejtana i oczywiście rozbudowa po tej drugiej stronie widowni do 5,5 tysiąca miejsc. Zaplecze się zmieni, szacuje to na 20 milionów, ale pewnie wyjdzie 40. Szczerze mówiąc, zawsze liczyłem, że ten stadion tutaj zostanie dokładnie wyremontowany, a nie po łebkach. Jestem zwolennikiem szanowania pieniędzy publicznych. Jestem też w komisji budżetowej i zawsze byłem przy rozmowach prezesów, prezydenta, zawsze byłem tym łącznikiem i też mieliśmy różne zdania, jeśli chodzi o remont tego stadionu, ale ostatecznie padło na tym, że jednak wyremontujemy ten stadion, tak jak też kibice sobie życzyli, żebyśmy tutaj zostali i stwierdziliśmy, że jak budujemy nowy stadion i chcemy mieć mocną drużynę w przyszłości, trzeba postawić na młodych. Cieszę się bardzo, że w ostatnich latach klub poczynił te kroki, że mamy dużo swoich wychowanków, jest coraz więcej. Tak zakładamy, zobaczymy, no i będziemy to starali się robić konsekwentnie, już będzie dokumentacja, porozumienie z Remtrakiem, bo tutaj na razie wszystko idzie zgodnie, jeżeli chodzi o tą zamianę działek. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia wyceny tych działek. Myślę, że około 3 lat, tak trudno mi w tej chwili szacować dokładnie, jak to się ułoży, bo jak Państwo wiecie, w procesie inwestycyjnym jest i dokumentacja, potem przetarg, terminy, które z tego wynikają, realizacja. Do tej pory mieliśmy szczęście do wykonawców i te wszystkie modernizacje czy budowy nowych obiektów szły bardzo dobrze. No i jak będzie tak w wypadku stadionu żużlowego, to myślę, w 3 lata się zmieścimy.